Witajcie w sobotny poranek, 9 października, piękna pogoda, piękne miejsce, Banios, a chce się żyć. Poszliśmy na recepcję zapytać o śniadanko, ponieważ tutaj mamy śniadanko zapewnione w cenie. I słuchajcie, pani nas zaprowadziła na dół, do knajpki, w której jedliśmy wczoraj obiad, ponieważ mamy, okazało się, w niej śniadanie. No super, fajnie. Zamówiliśmy sobie jakiś zestaw obowiązkowy. Także słuchajcie, jemy. I wyruszamy dzisiaj w teren. Na wodospady. Będzie się działo. Powiem wam, jesteśmy w szoku. Zobaczcie, co dostaliśmy na śniadanie. Śniadanie mamy. Kawał kuraka, ryż, jajko i soczek. I bułę z serem. No zobaczcie, no. Szok, niedowierzanie. No to nam spokojnie do 15-16 wystarczy. Możemy ruszać w teren. O, śniadanko zjedzone. Czekamy już sobie hostelem tylko na pola. I jedziemy na, słuchajcie, spektakularny wodospad El Pailon del Diablo. A wiadro diabła. Będzie się działo. Słuchajcie, już dojechaliśmy autobusikiem, dosłownie 15 minut, to jest niecałe chyba 20 km. Podróż kosztuje 50 centiaków od łebka. Pięknie. Zobaczcie na to, tutaj ostatni tutaj kawałek jedzie się tutaj tunelem. Małe miasteczko. Wejście do Pailon del Diablo. Wiadro diabła albo diabelskie wiadro. W wolnym tłumaczeniu, tak. A zobaczcie, jakie tu atrakcje. Kurczę, świetna miejscówka, prawda. Pięknie. Nie ma problemu z dotarciem, bo już po prostu z daleka panowie machają flagami i pokazują, gdzie jest wejście. Ła! Aquí ven dos cascadas, dos puentes colgantes. La vista es mejor así como está en la fotografía, chicos. Muy bonito, ve cómo nace la cascada del Pailón. Gracias. To tu mamy wejście. Już grillik rozpalony. Czuję nogi, powiem wam. Nie bolą uda, nie? No słuchajcie, naprawdę tu jest chyba najbardziej turystyczne miejsce w Ekwadorze. Słuchajcie, jest tak wszystko zorganizowane. Można tu jechać w ciemno, wszędzie zaprowadzą cię za rękę. Ceny kurde eleganckie. Naszym następnym punktem miała być dżungla, słuchajcie, ale chyba zrezygnujemy, bo tu jest wszystko, patrzcie. Tukany, papugi, roślinność, kolibry. Pięknie. No i słuchajcie, nawet dżungla. Już jesteśmy przy oficjalnym wejściu, słuchajcie. Kaskada El Pailon. Czyli wiadro. Na mapach i w internecie jeszcze jest dodatkowo Del Diablo. Precio 4. 4 za łebkę. Wejście kosztuje 2 dolary. 4 dolary kosztuje wejście nocne, słuchajcie. Można tu sobie pójść wieczorkiem
i ponoć wszystko jest ładnie tutaj, cały szlak podświetlony, łącznie z wodospadami. Wszystko pięknie rozpisane. Dobra, ruszamy do boju. Słuchajcie, my się pchamy do tej dżungli, kurwa, za grube tysiące złotych. Zobaczcie, a tutaj, patrzcie, za 2 dolce. Byśmy tu się, kurczę, namiocik rozbili, kto by poznał, że nie byliśmy. Słuchajcie, pięknie, zobaczcie. Taki most. Most wiszący, ale jak schodzi w dół, można sobie piękną fotkę zrobić. O, ale widok, ja pierdzielę. Pięknie. A, mamy cię w wodospadzie. A to szlak prowadzi gdzieś tutaj w dół, potem zobaczcie, tam jakiś mostek wiszący jest i tam już są schodki, a tam można sobie stanąć pod wodospadem. Ale... Ale siła! Ła. O kurwa, kurwa. O kurwa. Żeby się tam dostać, okazuje się, że musimy się wrócić i idzie się stamtąd. Także prawdopodobnie jest tam drugie wejście i też płatne. Zobaczcie, jak naturalnie się wyciska sok z trzciny cukrowej. Nawet ręcznie. Chcesz pić? No. Proszę o dyskał. Tu trzeba samemu sobie wycisnąć soczek. O, zasłużyłem, kurde, namachałem się. Czekaj, a ja... Jeszcze limonkę dostaliśmy, zobaczcie. A, musisz upić. Słuchajcie, nic tak chyba nie będzie smakować jak wyciśnięta trzcina, własnoręcznie trzcina cukrowa. O! Czad. Słuchajcie, tam widzicie wejście na wodospady, te pierwsze, którym wchodziliśmy. A przed nami jest drugie.
A tu po drodze zobaczcie jeszcze takie atrakcje. Kurczę, tu spokojnie można naprawdę przyjechać na dwutygodniowe wakacje i tu siedzieć w banios i tylko sobie jeździć po prostu naokoło. Pięknie. Dzięki. No, infrastruktura turystyczna jest naprawdę tutaj rozwinięta. Różne rodzaje piwka kraftowego z kija, kawka niedobra, napoje, słodycze, gadżety. Wejście podobne jak tam, zobaczcie, $2. Mierzenie temperatury. Inaczej jak tamten jest bardzo... Drugi szlak bardzo uczęszczany, słuchajcie. Mnóstwo ludzi. To jest bardziej popularny, bo to jest ten, który tam widzieliśmy z góry z tymi schodkami. Ale stwór, zobaczcie. Powiedziano nam, że tam gdzie byliśmy to jest prawdziwy, ale ten jest prawdziwszy. Także idziemy teraz do prawdziwszego wodospadu. Za duży jest. Próbujemy. Ja mam 1,80 m i to jest maksimum chyba. Jak macie więcej, to chyba nie przejdziecie. Polo też się przeczołgał. Nie jest lekko, powiem wam, nie jest lekko. No zobaczcie. A my już bez płaszczyków już dalej nie przejdziemy. Zrobił się korek, słuchajcie, w drodze powrotnej. Powiem wam, że duszki poczuły. Parędziesiąt metrów tak na kucaka. Dobry masaż po trekkingach. Dostaliśmy taki bilecik.
że mamy zapłacone i możemy na nim wejść na punkt tutaj widokowy jeszcze. Tu w połowie drogi między wodospadami a Banios zobaczyliśmy, słuchajcie, następną atrakcję. Wysiedliśmy, ale coś, kurczę, zaczyna padać. Oby nie lunęło. Mega Park Rio Blanco. Z tego co widzimy, tu jest taki, i widzieliśmy przez okno autobusu, jest taki długi most wiszący. Jest zipline. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tu mamy ceny różnych atrakcji. Zastanowimy się, co tu brać. Wybraliśmy, słuchajcie, zipline'a 500 metrów. Także nie w kij dmuchał. Jeszcze chyba nie zjeżdżaliśmy. Nie. Tam jest, słuchajcie, tak, taki most szklany, jakiś taki mostek tybetański. Jest kilka atrakcji. A my wybraliśmy, po prostu zjedziemy sobie ziplinem 500 metrów w tamtą stronę. Tam jest droga i możemy sobie złapać autobus z powrotem do Banios. Także to jest po prostu zjazd w jedną stronę. $10 od łebka. Pokażę wam tutaj trasę. Ła, zobaczcie, to jest ten szklany most. A tam jest most tybetański. Porque podría te devolver, ¿no? Claro. Me imagino que... Nie przeszkadzasz, tak jest, nie przeszkadzasz. Można sobie wybrać pozycję, zobaczcie, Supermana na dupie i do góry nogami. Wybieramy Supermana, bo chyba najłatwiej filmować. Tutaj się wybieramy. Grunto bezpieczeństwo, zobaczcie, to jest. To jak? Raz kozie śmierć, słuchajcie. Oprzyrządowani. Jak się, Beata, czujesz? Podjarana? Jest adrenalina? O, chodzimy. No, nie w kij dmuchał, zobaczcie. 500 metrów, tak? 500 metrów, no. No to już w sumie sporo tych jest tam, no. No, słuchajcie, nie ma odwrotu. O, bycie! Por el momento me ayuda agarrándose de aquí. Okay. Cuando le diga que se suelta y se deja ir, ¿ok? Oh, pinche. Oh, curva. Oh, pinche.
O, ja pierdziu. Przyjechaliśmy już do miasta, zobaczcie co tu się dzieje. Ja pierniczę. Ale młyn. A teraz następne wyzwanie, słuchajcie, znalezienie czegoś do jedzenia, ponieważ jest tak dużo tego. No co tu wybrać? Tylko tak prawdę mówiąc, wszystko jest podobne do siebie. Tak. Ale trzeba być twardym. Witajcie! Tak wygląda banio znowu wieczorem, zobaczcie. 20:30. No. Jest młyn. Na początku nam się wydawało, że jest mniej ludzi niż wczoraj, ale nie. Pomyliliśmy się. Jest sporo. My już po kolacji. Idziemy sobie pomału już na haciendę. Troszkę zmieniliśmy plany. Mieliśmy być tutaj cztery noclegi, ale jednak zdecydowaliśmy, że jest taki młyn i jedziemy jutro do Amazonii, słuchajcie. No. Także już się nie mogę doczekać. A w drodze powrotnej z Amazonii wrócimy sobie jeszcze tutaj, bo to jest jedyna trasa. I tutaj sobie jeszcze może kupimy dwa noclegi i sobie zwiedzimy jeszcze tutaj, bo tu jest co robić, naprawdę. Także do jutra. Jutro już widzimy się, słuchajcie. Może nie w samej Amazonii, ale u bram Amazonii, tak. Trzymajcie się, na razie.